Dzień dobry Państwu. Pragnę Państwa powitać na konferencji prasowej i pragnę zakomunikować, że Komitet Wyborczy Wyborców Lecha Antoniego Kołakowskiego zarejestrował listy kandydatów do Rady Miasta. I chciałem Państwu przedstawić. Okręg pierwszy, pan Robert Piorunek. Okręg drugi, pani Małgorzata Frąckiewicz. Pozycja trzecia, Izabela Strzelecka. Pozycja czwarta, Małgorzata Chojnowska. Pozycja piąta, Kazimierz Bączek. Okręg numer dwa. Pozycja pierwsza, pani Marianna Juskowiak. Pozycja druga, pani Jolanta Karwowska. Pozycja trzecia, pan Andrzej Krajewski. Pozycja czwarta, Joanna Gadomska. Pozycja piąta, pan Kazimierz Siwik. Okręg numer trzy, Lech Kołakowski. Numer 2 Ryszard Rutkowski, pozycja numer 3 Katarzyna Roszkowska, pozycja numer 4 Artur Sieracki, pozycja numer 5 Wojciech Domian, pozycja numer 6 Edyta Ciesielska, pozycja numer 7 Lidia Gronostajska i okręg numer 4. Pozycja numer 1 pan Kazimierz Święciński, pozycja 2 Grzegorz Boroń, pozycja 3 Anna Dołęga, pozycja 4 Marian Ostrowski, pozycja 5 Agnieszka Kuczewska, pozycja 6 Agnieszka Makowska. Szanowni Państwo, kandydatem Komitetu Wyborczego jest Lech Antoni Kołakowski. Witam serdecznie, kandydatem na prezydenta miasta Łomża. Szanowni Państwo, wymóg formalny został spełniony. Pokazuję protokół rejestracji kandydata na prezydenta, jak również kandydatów do Rady Miasta. Szanowni Państwo, jest wiele spraw dotyczących rozwoju naszego miasta. Wiele spraw, które musimy jako Komitet Wyborczy, jako kandydaci na prezydenta i radnych miasta Łomży wdrożyć w życie. Jest szansa na rozwój. Musimy uwolnić inicjatywy łomżyńskich pracodawców, łomżyńskich przedsiębiorców. Są to inicjatywy związane z rozwojem ich zakładów, miejsc pracy. Należy stworzyć od 2 do 5 tysięcy miejsc pracy w najbliższej kadencji, tak aby mieszkańcy Łomży tu na miejscu w Grodzie nad Narwią mieli pracę. Jak również musimy zadbać o wiele spraw gospodarczych, społecznych we wszystkich okręgach. Musimy budować brakujące ulice, chodniki, parkingi. Musimy spojrzeć na nowy system komunikacyjny miasta. Musimy podjąć działania, aby w komunikacji naszej łomżyńskiej nie było korków, aby ten ruch był płynny. Szanowni Państwo, bardzo ważną sferą jest sfera społeczna. Musimy pochylić się nad potrzebami osób starszych, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, aby mieli możliwości też godnego życia w naszym mieście, aby mogli tu aktywnie wypoczywać, aktywnie też poddawać się wszystkim procedurom związanych z przepisami, jakie są i jakie mogą powodować, że będą tu mogli wypoczywać, aktywnie rozwijać swoje zainteresowania w domach seniora, w innych formach. Chcemy pochylić się odnośnie potrzebom naszych dzieci i młodzieży. Musimy stworzyć warunki, że w naszym mieście będzie możliwość, że każde dziecko znajdzie miejsce w żłobku, w przedszkolu, w szkole. Chcemy pomóc w kwestiach zdrowotnych, aby pomoc stomatologiczna objęła wszystkie nasze dzieci. Szanowni Państwo, jest wiele spraw, których chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców. Chcemy, aby nasza ranga, naszego miasta zmierzała w porozumieniu z mieszkańcami gminy Łomża, gminy Piątnica, tworząc jeden organizm gospodarczy, sięgała na przestrzeni 2-3 dekad nawet do 100 tysięcy mieszkańców. Chcemy, aby nasze miejsce, patrząc na naszą historię, tradycję, ponad 600-lecie nadania praw miejskich, powodowało wielką rangę w regionie tych ludzi mieszkających tu w Grodzie nad Narwią. Szanowni Państwo, jest wiele wyznań, któremu postaramy się sporać, wyjść naprzeciw. Będę starał się zadbać o rozwój gospodarki, jak również naprawić system finansowy budżetu miasta w kierunku jego rozwoju. Szanowni Państwo, celowi temu będą
wychodzić naprzeciw wszyscy kandydaci Komitetu Wyborczego, wyborców Lecha Antoniego Kołakowskiego, zarówno do Rady Miasta, jak również na prezydenta. Stawiamy na rozwój i bezpieczeństwo. I szanowni państwo, jeszcze chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt. Sytuacja na arenie międzynarodowej, geopolitycznej jest dość trudna. Te uwarunkowania na granicy, za granicą naszą jako państwa przyfrontowego Ukrainy pokazuje, że te niebezpieczeństwa mogą przesuwać się i objąć nawet państwa NATO. Dlatego też z tego względu będziemy wspierać rozwój jednostek wojskowych. Musimy się pochylić nad systemem bezpieczeństwa również w naszym mieście, budową schronów, systemu wczesnego ostrzegania, tak aby mieszkańcy Łomży czuli się bezpiecznie. Szanowni państwo, dla mieszkańców Łomży warto żyć i pracować. Komitet Wyborczy Wyborców Lecha Antoniego Kołakowskiego prosi o głosy na kandydatów do Rady Miasta, jak również na prezydenta miasta Łomża. Serdecznie dziękuję, zapraszam.